To muszę odpalić. Wiemy, ile się sprzedało. No, dawaj, obczajamy. To już chcę. Lootbox oficjalne info. CD Projekt podzielił się z graczami, jak i inwestorami wynikami finansowymi za pierwszy kwartał 2024 roku. O. Dodatkowo w materiale poruszymy temat PlayStation Showcase, a dokładnie mówiąc bardziej PlayStation State of Play, ponieważ zapowiada się, że najbliższy pokaz Sony będzie właśnie tym mniejszym. Co byłby to za dzień, gdyby Ubisoft nie brał udziału w jakiejś dużej aferze, ponieważ tym razem chodzi tutaj o Rainbow Six Siege, a dokładnie mówiąc o członkostwo, jakie Ubisoft wypuściło do produkcji. Wspomnę jeszcze o Dragon's Dogma 2, która ogólnie sprzedaje się jak ciepłe bułeczki, chociaż moim zdaniem nie jest tego warta. Subskrybujcie kanał i zaczynamy. 28 maja, czyli dokładnie mówiąc wczoraj, CD Projekt podzielił się wynikami finansowymi za pierwszy... Ej, bo mi się już mylą, widzowie, te daty. Już w takim wieku jestem. Dodatek do Cyberpunka kiedy wyszedł? W grudniu? On wyszedł w poprzednim roku? Czy on teraz wyszedł 2 miesiące? To ja nie wiem, kiedy to ogrywaliśmy. Bez kitu zapomniałem. W listopadzie. Co wy gadacie, że od tej... Kurwa, we wrześniu, co wy gadacie? Czekajcie, wy mi chcecie powiedzieć, że dodatek do Cyberpunka wyszedł 9 miesięcy temu? A jakby się mnie ktoś zapytał, kiedy wyszedł dodatek do Cyberpunka, to bym powiedział, że 2 miesiące temu. Chyba trzeba skupić majtki z napisem poniedziałek, wtorek, chyba tak, no. Nie, dziadek już od... ja już odlatuję totalnie. Pierwszy kwartał 2024 roku. Na kanale CD Projekt IR pojawił się materiał, w którym Piotr Nielubowicz przedstawił pomniejsza jakieś tam różne informacje, lecz te same informacje usłyszeli inwestorzy na specjalnej konferencji. Pierwsze, czego się dowiedzieliśmy, to to, że CD Projekt zaczął rok na naprawdę dużym plusie ze względu na dodatek Widmo Wolności, który pojawił się w Cyberpunku 2077. Przeanalizujmy może tak po... Ten dodatek to... ogólnie w przeliczeniu na to, ile się sprzedało podstawki Cyberpunka, to ten dodatek się sprzedał dość słabo, nie? Tam nie było tak, że 20% osób, co kupiło podstawkę, faktycznie kupiło ten dodatek? To nie były jakieś takie liczby, że Cyberpunk się sprzedał w 20 milionach, a to się sprzedało tam w okolicy 4? 5? Nie pamiętam. Ogólnie mały procent, ale on się chyba czasowo bardzo dobrze zamortyzuje, nie? W kolei w ogóle całą prezentację inwestorską... Znaczy to nie tak sobie, kurwa, to giga dobrze, no ale w porównaniu do podstawki słabo, kwartał nie? Pierwszy, także na drugim slajdzie ogólnie, ponieważ pierwszy to jest wiadomo tutaj wprowadzenie, ale drugi slajd pokazuje nam, że Cyberpunk 2077 obecnie na Steamie zebrał 95% pozytywnych recenzji. I jeszcze w tym miejscu od razu wam powiem, że nie są to wszystkie recenzje, jeśli sobie wejdziemy na Steama, a są to ostatnie recenzje, które... To tutaj lekka manipulacja ze strony CD-ów, co? Leciutka naciągane. Obejmują ogólnie 30 dni. Co ciekawe, nawet jak się wejdzie na recenzję na Steamie, to nie ma tutaj praktycznie żadnych negatywnych opinii. No mówię praktycznie, ponieważ pamiętajmy, że jest to 95%, także no nie ma negatywnych opinii. Oprócz w sumie jednej, bo znalazłem jedną recenzję od Q, który napisał, że can't sex Johnny. I... to jest w sumie jedyna negatywna opinia. Nie no, w sumie jestem naprawdę zadowolony, że Cyberpunk wyszedł tak jak wyszedł, no i teraz możemy cieszyć się takimi wynikami, ponieważ następny slajd pokazuje zwiększanie się pozytywnych recenzji, gdzie no w pewnym momencie do takiej 95 było blisko, aczkolwiek cały czas utrzymywało się to w okolicy 88, 90, 91, ale 95 jeszcze nie było. Następnie dostaliśmy informację na temat BAFTA Game Awards, gdzie pojawił się oczywiście Cyberpunk i... Nie, BAFTA to gigabeka, przecież tego nikt kurwa nie szanuje, nie? BAFTA, która nominuje jedną gierkę. I ja wam powiem, dlaczego ja nie szanuję BAFTY. BAFTA potrafi w 5 kategoriach rzucić jakąś grę tylko dlatego, że jest inkluzywna. Zagrało w nią 20 osób na Steamie, ale gra jest giga inkluzywna, więc ją trzeba pchać po prostu, bo Sweet Baby brało w tym udział. To jest pierwsza rzecz. No widać po prostu, jak dużo polityki jest w BAFTY. A dwa, w BAFTY praktycznie wszędzie była nominowana gierka, ale kurwa sprawdźcie to bez kitu, żeby się nie okazało, że to pomyliłem z czymś innym. Wszędzie był nominowany Dave the Diver, który jest tworem Nexona, ogromnej korporacji, która sobie wykupuje mniejszą firmę, żeby udawać, że jest firmą indie, gdzie chuja nie jest firmą indie, bo stoi pod ogromnym Nexonem, który steruje pieniędzmi i wrzuca pieniądze. I teraz co mamy dalej? No i jebać Nexon, no wiecie do czego się przyczynił Nexon, wiecie jak Nexon z jedną z fajniejszych premier faktycznie ściągnął ze Steama i nie mam poszanowania dla tej firmy. Otrzymał nagrodę za Evolving Game. Następna sprawa może ucieszyć naprawdę wiele osób, które do teraz jeszcze nie sprawdziły Cyberpunka, a cały czas chcą to zrobić, tylko że oczywiście albo nie mają pieniędzy na niego, albo po prostu nie mają jakichś... Ten film to oglądałem Sparta, oglądającego Kiszaka, oglądającego Płatkę Śniegu, oglądając Kiszaka, oglądającego... No i prawidłowo. I szczerze wam przyznam, że chyba pora zdobyć te chęci, ponieważ Redzi udostępnili, że bazowa gra otrzyma free trial. No jak możemy zobaczyć na slajdzie, który obecnie wyświetla się... Co ty gadasz?
Ej, ja bym tak bardzo chciał, żeby do obiegu wróciły demówki. Wyobraźcie sobie, jak kiedyś było wypuścić demówkę, ciężko. Musiałeś wypuścić demówkę, wydrukować ją na płycie, wysłać kurwa do czasopisma i to czasopismo udostępniało ci demówki. A teraz my mamy bardzo prosty sposób rozprowadzania wersji demo i no, to wraca, tego jest coraz więcej, ale ja uważam, że to powinien być standard. Ja bym chciał, żeby to było coś, co forsowałby Steam na przykład. Wiadomo, to jest myślenie życzeniowe, ja mogę kurwa chcieć, nie? Ale no wyobraźcie sobie, że na przykład, żeby być udostępnionym na Steamie, musisz wypuścić demo twojej gry na 2 godziny. Ale by to było niesamowite. Na ekranie osoby, które zainteresują się tematem, będą mogły bez jakichkolwiek ograniczeń grać 5 godzin w produkcję Redów. Oczywiście całość będzie... 5 godzin aż, bez żadnych ograniczeń, o chłopie! Całkowicie za darmo, a także do zagrania nie będzie potrzebna żadna subskrypcja. Haczyk jest jednak taki, że Cyberpunk 2077 Free Trial dostępny będzie jedynie na PlayStation 5, a także na Xboxie Series XS. Także pecetowcy, sorry, ale wy akurat musicie zapłacić. CD Projekt pochwalił się także tym, że RedKit w końcu ujrzał światło dzienne do Wiedźmina 3 i... A ten RedKit to wyszedł po kurwa 9 latach, nie? Gadania, że tak wyjdzie. Chyba tak? Ja już nie wiem, to już był taki w pewnym momencie taki rolling joke, że każdy pytał o tego RedKita, i wreszcie wyszedł ten RedKit. Wszystkie te ich pełne gry to są teraz deba, no niestety. Dzięki temu będą pojawiać się teraz modyfikacje, które wcześniej nie przychodziły nikomu do głowy, ze względu ogólnie na łatwość tworzenia ich. Czas przejść do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli do wykresu, który pokazuje ilość pracowników zaangażowanych w różne projekty. Spojrzyjmy na to z trochę takiej perspektywy, to z jakiego zespołu poszedł gdzie, ponieważ mam to porozpisywane i jest to moim zdaniem ciekawe. W każdym razie, 29 lutego 2024 roku 17 osób było zaangażowanych w Cyberpunka 2077, Polarisa 403, w Oriona 47, w Siriusa 37, w Hadara 20, w Shared Service 95 i w Other Project 8. No i jeśli spojrzymy sobie na sytuację z 30 kwietnia, no to tutaj sytuacja jest całkowicie inna, ponieważ ku zdziwieniu wielu z was, nad Cyberpunkiem 2077 od tamtego czasu nie pracuje już nikt, co pokazuje nam, że obecnie liczba gier, nad którymi pracuje firma, zmniejszyła się do 4. Jeśli natomiast spojrzymy sobie na liczbę deweloperów, no to w lutym pracowało ich 627, a w kwietniu 630. Jakby wam to powiedzieć, to co obecnie teraz widzicie, to moja kalkulacja, jeśli chodzi o... 3 osoby więcej widzowie pracują jak coś. A były jakieś ostatnie zwolnienia w Cyber... Jezu, w tym, w CD Projekcie? Ludzie zawsze płaczą, jak są jakieś zwolnienia w branży game devu. O Jezu, jakie biedne... Jacy biedni są ci deweloperzy, a tutaj zobaczcie. Ciekawy jestem, czy byli zwolnieni, a jednak się zatrudniło. O przydzielenie pracowników. Tak, wiem. Robiłem to przez 5 minut i wiem, że można byłoby to przedstawić całkowicie inaczej, ale starałem się, także liczę na jakieś uznanie. Uznanie należy mi się także przez to, że odkryłem szczegół, który CD Projekt zatuszował. Dodajmy sobie 17 deweloperów, którzy tworzyli Cyberpunka. Dodajmy także 3 deweloperów, która doszła do studia. Mamy w takim sposobie oto liczbę 20. I teraz tak, jeśli popatrzymy sobie na Polarisa, mamy 407 deweloperów w kwietniu, a 403 w lutym. No i w takim wypadku mamy tutaj cyfrę 4. Jeśli zobaczymy sobie Oriona, gdzie odejmiemy 56 od 47, mamy 9. Następnie, gdzie mamy tutaj Siriusa, no to odejmujemy 39 od 37, mamy 2, a potem 96 od 95, jako oczywiście shared service jest 1. No i jeszcze mamy other project, czyli 13 minus 8, to jest 5. Gdy podsumujemy wszystko to, mamy 21, a ogólnie... Aha. Czy to się połączy z 37? Powinno być tych deweloperów 20. W takim oto sposobie coś tutaj się nie zgadza. Co jeśli CD Projekt ma podpisanego jednego tajnego dewelopera, który sprawuje pieczę nad wszystkim? Albo... Kurwa, może to ja, widzowie, i tego nie wiecie. Może jestem mózgiem od operacji CD Projekt. Jeden wielki ludologiczny hive mind jest zatrudniony jako grono 10 ludologów. Jednego dewelopera coś spotkało. Coś, o czym nie chce studio w żaden sposób informować. Albo to po prostu są jakieś błędne wyniki, nie wiem, walnęli się, bądź po prostu coś. No nie wiem, w sumie jestem ciekawy i czy po prostu ja jestem taki głupi, że coś źle policzyłem, bo bardzo jest to możliwe, ale sprawdzałem to 2 razy i raczej nie. No nic, w każdym razie największym priorytetem dla studia obecnie jest projekt Polaris, czyli jakby ktoś nie wiedział, jest to nadchodząca gra z nowej wiedźmińskiej trylogii, a drugi pod tym względem jest projekt Orion, czyli kontynuacja Cyberpunka 2077.
7. Przejdźmy sobie jeszcze do przychodów, ponieważ skonsolidowane przychody wyniosły 227 milionów złotych, gdzie zysk netto natomiast 100 milionów złotych, czyli o 44% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jeśli ktoś z Was pracuje w firmie CD Projekt i jest mi w stanie wytłumaczyć tego jednego zaginionego dewelopera, to jestem bardzo, bardzo wdzięczny, bo jest to dla mnie podejrzane i na pewno będę śledził ten temat, aby dostrzec, co się z nim dzieje. Następna sprawa, o jakiej sobie pogadamy, jest to pokaz PlayStation Showcase, a dokładniej mówiąc PlayStation State of Play, które podobno ma pojawić się pod koniec maja. No bo ogólnie Japończycy jeszcze w maju mieli pochwalić się jakimiś nowymi grami, a tutaj klapa. Mimo tego, że Sony zapowiedziało dwa pokazy, które żadne oczywiście nie miały przed Showcase'em, to według informacji, jakie możemy zobaczyć na Twitterze, nie mamy się zniechęcać oczekiwać na jakiś pokaz PlayStation, do którego podobno ma dojść jeszcze w tym tygodniu, w co trochę średnio wierzę, aczkolwiek będę trzymał za to kciuk. Jak wejdziemy na Twittera, to zobaczymy post Shamsa Eldina, który zapytał się, kiedy ma odbyć się PlayStation Showcase. Chwilę potem odpowiedział mu użytkownik NateDecade2. Napisał on, że majowe wydarzenie Sony wciąż znajduje się w planach, ale spodziewam się, że będzie to State of Play na początku przyszłego tygodnia. Jakby ktoś chciał wiedzieć, no to było to pisane 24 maja, czyli w tamtym tygodniu. Według informacji... Jutro o północy, ale poczekajcie, za 4 godziny to kurwa jest? Czy kiedy? I takowy pokaz ma pojawić się jeszcze w tym tygodniu, czyli 29 maja, 30 maja albo 31, bądź tego 1 i 2 czerwca. W każdym razie NateDecade to osoba, która dosyć często dzieli się za kulisowymi szczegółami dotyczącymi tam różnych działań PlayStation i w niektórych przypadkach naprawdę zdarzyło mu się mówić prawdę, także zobaczymy, co z tego finalnie wyjdzie. Jeśli mowa o Ubisoftie, no to Ubisoft w świetle krytyki. Ponownie. Tym razem nie chodzi o żadne Skull and Bones, nie chodzi o żadnego Far Cry'a, nie chodzi o żadnego Assassina nawet. Nie, nic z tych rzeczy. Tym razem Ubisoft sięgnęło o kilka kroków dalej, a dokładnie mówiąc wstecz, ponieważ cofnęli się do gry, która swoją premierę miała 9 lat temu, ponieważ dokładnie mówiąc chodzi tutaj o Rainbow Six Siege. Ponieważ niedawno miało miejsce Blast R6 Manchester Major, gdzie deweloperzy przedstawili swój plan na rozwój tytułu i także operacji, jaka do niej zmierza. I no, chyba nie muszę mówić, że graczom to się za bardzo nie spodobało. One of the members were like true veterans. So as always, we'll be listening to the feedback. Bardzo kurwa dobrze. A ten film, który właśnie teraz zobaczyliście, chyba opisuje to idealnie. Na razie Ubisoft został jedynie wybuczony i nie pojawiły się żadne bombardowanie negatywnymi recenzjami, ale gracze Rainbow Six Siege dają głośno do zrozumienia po prostu, że nie spodobała im się zapowiedź nowych... A ile trzeba pocisków w drugiego typa strzelić w Rainbow Six, żeby go kurwa zabić? Tu gracze są takimi gąbkami na pociski. Płatności. W każdym razie dla tych, co nie... Trzeba full auto przez 5 sekund walić? Jeden w głowę, okej. Okay. Wiedzą, operacja New Blood, która właśnie ma pojawić się w produkcji, to nazwa drugiego sezonu 9 roku sieciowej strzelanki Ubisoftu, gdzie poza tam różnymi standardowymi nowinkami, jak chociażby jakaś tam zmiana balansu, informacja na temat nadchodzącej przepustki sezonowej, twórcy przygotowali także dwie naprawdę mocne atrakcje. Pierwszą jest premia swojej... Mam wrażenie, że jest... On się chyba Killpoint nazywa, tak mi się wydaje, że jest bardzo długi w Rainbow Sixie w porównaniu do na przykład CS-a, nie? W CS-ie mam wrażenie, że szybciej się kończą te starcia. Time to kill, no. TTK jest długi, nie? Znaczy, kurwa, jest dłuższy niż w CS-ie po prostu, a tak mi się wydaje. Nie jestem graczem strzelanek. Rainbow Six jest właśnie mega niski, ale rzut broni. Dystans kończyna. Czy to tu nie ma hitscanów? To jest jakby lekka balistyka i z tego się to bierze? No to ciekawe. A gdzie jest szybszy? W Rainbow Sixie czy w CS-ie? W CS-ie jest szybszy, nie? W CS-ie jest szybszy, okej. Okay. Pełnej wersji rynku, czyli systemu pozwalającego handlować wirtualnymi przedmiotami między... No co wy gadacie? W CS-ie? To podzieleni jesteście. No, rabini podzieleni. Jakie jest pytanie? Hyper. Która gra ma szybszy time to kill? Rainbow Six czy CS? Głosowanie. Jeszcze raz, bo muzyka leciała. Jaka gra ma szybszy time to kill? CS czy Rainbow Six? Zbyt ogólne. Nie, mi się wydaje, że CS ma w chuj szybszy. Ale ja nie grałem kurwa w Rainbow. Mi się wydaje, że jest bardzo długi. Graczami, a jego beta w sumie była dostępna od końca stycznia, także kto grał, ten wie i zna się na temacie. O ile nowość handlowania przedmiotami wirtualnymi, czy tam różne poprawki balansu, jakoś mocno nie zdenerwowały gracza, bardziej można właśnie powiedzieć, że ucieszyły ich, to w ogólnym rozrachunku nie są oni zachwyceni samą w sobie nową operacją. Chociażby dlatego, że nie ma ani tam jednego elementu, na którym można dłużej zawiesić oko. To jednak nie wszystko, ponieważ Ubisoft przedstawił także R6 Membership, czyli płatną ofertę premium, w ramach której entuzjaści strzelanki mogliby liczyć na ekskluzywne korzyści oraz bonusy co miesiąc. Usługa została wyceniona na $10 miesięcznie lub $80 na rok. I od razu...
Poczekajcie, oni dodali abonament Battle Passa do 9-letniej gry, która nie jest rozwijana w żadną inną stronę. Okej. W tym miejscu powiem, że jest to coś w stylu GTA+, tylko że w Rainbow Six Siege. Znalazłem nawet ciekawy komentarz, który napisał Chester Rhyme na platformie ppe.pl, który brzmi: to akurat celowe działanie Ubi. Szkoda im utrzymywać wcale nie tanie serwery dla darmozjadów, co raz zapłacili, nie generują. Ciężko stwierdzić, ale w Rainbow Sixie nie możesz mieć szybkiego TTK, szybszego, ponieważ ma jakieś zbroje dziwne. Tam są postacie z armorami, różnymi tarczami, więc raczej CS ma 99 time to kill o wiele niższy. No kurwa. Czy mówisz, że tyś powiedział, że CS ma szybszy time to kill, bo Rainbow Six ma dużo takich, ma dużo więcej defensywnych mechanik, które mogą go skracać, znaczy wydłużać. No ma sens. Już dalszych zysków i teraz tylko czerpią przyjemność z gry. Oburzeni od razu sobie pójdą, resztę nie premium userów dociśnie się brakiem nowego kontentu, może nawet lekkim pay to win i w końcu zostaną tylko najbardziej zaangażowani gracze. Ale to jest generalnie opłacenia... ciekawe, no nie? Bo wiecie, to, że coś ma szybszy time to kill albo wolniejszy, to wcale nie znaczy, że jest lepsze, nie? Na przykład Dota. Oj, Dota ma bardzo różny time to kill, prawda? Ciężko też mówić, ile wynosi time to kill w LoLu, ale ile w Docie, nie? No ale na przykład w LoLu masz bardzo dużo takiego strzelania się nawzajem na linii jakimiś skillshotami, prawda? Nie? A w Docie czasem na linii to setupujesz kilka minut killa, nie? Wiecie, o co chodzi. Ja na przykład wolę ten taki niższy pacing liniowy, ale z drugiej strony na przykład w endgame'ie w Docie, o chłopie, kurwa, to tam masz czasem sekundę time to killa, nie? Tam czasem wchodzisz, bum, i kurwa, ktoś wybucha. Naprawdę, nie? Haraczu, a może nawet zakupów kosmetycznych pierdół. A po wyciśnięciu czego się tylko da, Ubi zamyka serwery i kurtyna opada. Obecnie gracze coraz bardziej zaczynają nawoływać do bojkotu członkostwa i wymuszają na deweloperach wycofanie się z planów wprowadzenia tej subskrypcji. Co dalej wyjdzie, będziemy informować was na lootboxie, aczkolwiek sytuacja wydaje się naprawdę ciekawa. A Ubisoft dalej kopie pod sobą dół. Pod koniec powiem jeszcze o tym, że Dragon's Dogma 2 sprzedaje się jak ciepłe bułeczki. Dokładnie mówiąc, sprzedała się już ona w 3 milionach egzemplarzy i ja jestem naprawdę bardzo ciekawy, kto to kupuje. Pamiętajmy przecież, że Dragon's Dogma 2 niejako otworzyła oczy. A jak się Dragon's Dogma na SteamDB wizowie samortyzowała? Dragon's Dogma 2. Jak wizowie ona sobie radzi teraz? Chłop, jest słabiutko, jak ona opadła! Co ty gadasz? Wiadomo, to jest singleplayerowa gra, no nie? I można przywołać dużo takich przykładów innych gier, które też bardzo mocno opadły, ale... No powiem wam tak, no grą klasyczną to nie dostanie, nie zostanie. A ile ma na przykład taki Baldur's Gate teraz? Jak, widzowie strzelcie, Baldur's Gate 3. Jak byście strzelali? Ile ma Baldur's Gate w piku? 30 koła. 70, 100, 50, 80. No kurwa, znacie staty. Kurwy jeb... Co? Ja pomyślałem to, czy powiedziałem. 80 tysięcy ma w piku. Jezu, w 24-godzinnym piku, nie? No nie no, Baldur to totalny klasyk. Ale wiadomo, że to jest taki... Ciężko jest podawać w statystykach przykłady gier, które są wybitne, tak całkowicie wybitne, nie? To jest jeden na milion przykład, prawda? Ten Baldur. No ale na przykład taki widzowie Elden Ring, nie? No Elden Ring teraz znowu też ma premierę dodatku. Elden Ring, no też patrzcie, jak się świetnie amortyzuje. Elden Ring jest 2 lata od premiery, widzowie, i utrzymuje 7%. Swojego all-time peaka, w przypadku Baldura 9% swojego all-time peaka, a Dragon's Dogma utrzymuje 1% swojego all-time peaka. No tutaj widać bardzo dużą różnicę. A żeby nie być stronniczy, no to nie wiem, sprawdźmy na przykład Dark Soulsy 3, stary. Dark Soulsy 3, ej, w ogóle jaki niski peak miał Dark Soulsy 3, 130 tysięcy, ale nadal 8 tysięcy, no nie? To jest z 80 tysięcy by było 10%, tam nie wiem, 7% utrzymuje nadal. Wiedźmin 3, Wiedźmin, o, no Wiedźmin, klasyk, no nie? Wiedźmin 3, klasyk. 18 tysięcy po 10 kurwa latach, nie? Prawie, po ilu? No, po prawie 10 latach widzowie. A też ma w ogóle all time peak 100 tysięcy, Wiedźmin o wiele niższy, nie? Zobaczcie, że gry, które były nawet takimi totalnymi klasykami, ale kilka lat temu, jak Wiedźmin, jak Dark Souls, jakie mają niższe piki, nie? A zobaczmy na przykład Gothic. Znaczy, no ile osób faktycznie gra widzowie w Gothica na tym? Ile osób...
widzowie Gothic po 20 latach radzi sobie na poziomie Dragon's Dogma. Gothic ma 900 w piku, śmiesz. Teraz zobaczymy, jak sobie radzi nasz rodzimy Inquisitor. Inquisitor. Jak tam Inquisitor? Myślisz, że ma z dwie osoby? Dobra, jest Essa. Jest. Trzy osoby w ciągu ostatnich 24 godzin. Jest git, widzowie, jest git. Kingdom Come? Kingdom Come też ciekawy. Kingdom Come Deliverance. Kingdom Come Deliverance. 7000 też nadal po tylu latach. No i dostaliśmy tylko informację, no, że będzie druga część, nie? Ale na przykład Kingdom Come był przecież kiedyś na Epiku darmowy, nie? To też jest taka kwestia, że dużo osób gra w niego. Skyrim. No, definitywnie widać, że te gry klasy. No, Skyrim ma stary 2000, tyle co Dragon's Dogma, nie? A w ogóle Pik miał 13 lat temu Skyrim. To też ciekawe. Nie, no, Dragon's Dogma, no. Ty, no ale. Patrzcie, na przykład jestem ciekawy jednej rzeczy. Możemy sprawdzić Last Epoch'a, nie? Last Epoch, patrzcie, pik 260 tysięcy, 3 tysiące teraz. No nie? Bardzo mało, teoretycznie, no nie? Zresztą 1,5%. Ale ciekawy jestem, ile Last Epoch wbije na kolejny sezon. Jak obstawiacie? Ale zobaczymy zwykłą edycję Special. Aha, faktycznie. Skyrim Special Edition? Faktycznie. Dobra, Skyrim Special Edition 25 koła. Z 30. Ja myślę, że jak Last Epoch wyciągnie 50 tysięcy teraz na sezon, to będzie git, nie? Sekiro 10 tysięcy, no nie? No nie, no Dragon's Dogma, widać, że to była marketingowa wydmuszka całkowita, która, no, nie utrzyma się. Graczom, jeśli chodzi o mikropłatności. Rynek gier potrzymował po prostu wielkiej bomby, która nagle wybuchnęła, ale i tak najwyraźniej strasznie mało to dało, ponieważ no, Dragon's Dogma 2 sprzedało się już w 3 milionach kopii, co dla wielu może jest to zadowalającą liczbą. W każdym razie to pokazuje, że mikropłatności ponownie wygrały. Pozdrawiam i do jutra. No i jasno. No, bardzo ciekawe.